Siemano wszystkim po kolejnej długiej przerwie. Chyba zrobię z tego swoje jakieś powitania albo coś. Dzisiaj prezentacja namiotu Quechua Arpenas. To namiot, który testowaliśmy w okolicach sierpnia. Jak znaleźliśmy akurat lucynę, to było jakieś 2 dni wcześniej. Namiot ogólnie w porządku. Nie jest duży. Ma taką standardową wagę. 3 tyczki. A reszta powinna być już w filmiku. Zapraszam. Namiocik Arpenas 3+. Wersja 3 zwykła jest bez przedsionka, z tego co mi wiadomo. Tak się prezentuje. Ochrona przed światłem UV. Przedsionek jest podwójny przód i tył. Jedna kieszonka tutaj, druga tutaj i można podwiesić lampkę, też Quechua zresztą. Montaż taki dosyć tradycyjny, tutaj nie ma nic szczególnego. Namiot wytrzymał ciężką burzę, która była wczoraj, bo to już był taki poziom alarmowy tej burzy. Jak widać, namiot stoi. Nic mu się nie stało. Więc możemy chyba stwierdzić, że jest w porządku. Jak za namiot za ile? 200 zł? Coś koło tego. No. Zapomniałem powiedzieć, że tutaj po bokach oraz na drzwiach albo na wejściu do przedsionków są siateczki, więc jest dobra klimatyzacja. Teraz namiot stoi na słońcu i idzie wytrzymać tutaj. Więc można powiedzieć, że jest w miarę przewiewny.